the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mage Seeker. Jak powiedziałem na początku tego, ogarniamy sobie rozmowy z postaciami. Kara czy Leilani? Myślę Leilani na początek. O Gideonie. Wiedziałem, że po zwerbowaniu łowcy magów będę musiał odbyć kilka trudnych rozmów. Ale chyba nie przewidziałem, jak wściekła będzie Kara. Nie dziwi mnie to. Kara niełatwo obdarza ludzi zaufaniem. Szczerze mówiąc, gdy cię poznałam, martwiłam się trochę, że się jej nie spodobasz. Bo byłem kiedyś łowcą magów? Bo nie jesteś specjalnie dyskretny. Rzeczywiście, lubię ostentacje. Ja w każdym razie uważam, że nasz nowy rekrut mówi prawdę, a potrafi ocenić człowieka lepiej niż Kara. Naprawdę? Więc co w nim widzisz? To, jak on mówi o swoim więzionym partnerze. W tej sprawie na pewno nie kłamie. Masz rację. Też tak sądzę. Okej, to tyle. Dobra, nie mam nic, co wykupiłem wszystko, co miałem... Czy co chciałem wykupić, to wykupiłem w poprzednim odcinku, więc teraz tylko właśnie gadu-gadu. Dobra, tutaj... Właściwie jakie kolejne ulty będą? Zdobądź relikt bossa, aby utworzyć runę superumiejętności. Jest aż 6 takich... tych... Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tak jakby petrucyt, róg, kolejne piórko, to nie mam pojęcia, co to jest. I tak jakby kamyk. Przecież to też może być jakiś klejnot albo coś, nie tylko nie petrucyt. No tutaj piórko to wiadomo pewnie będzie od Kale i będzie jej ult tutaj dostępny, ale te 4 pozostałe to nie mam pojęcia. Chociaż w sumie róg to by pasował do Szywany, myślę. Tylko pytanie, czy przyjdzie nam się z nią zmierzyć? Zobaczymy. Karo, czy możemy pomówić o Gideonie? On jest zagrożeniem dla nas wszystkich, a ty jesteś głupcem, skoro tego nie widzisz. Nie musiał mnie ratować. Przysięga, że jest po naszej stronie. Jeśli przysięga, to wszystko w porządku. Masz prawo do sceptycyzmu, ale Gideon zasługuje na szansę. A z taktycznego punktu widzenia dysponuje wiedzą, której nie ma nikt inny. Jeśli Gideon nas zdradzi, osobiście go zlikwiduję. Masz moje słowo. No dobrze, ale jeśli skrewi, ty sam się nim zajmiesz. Nie wątpię, że tego dopilnujesz. Okej, czyli Kara chyba ugadana, tak myślę, ale kurde, czemu ten model się od niej nie wyświetla? Ajajaj. Drobny błąd. Ruko był wyjątkowo źle do Gideona nastawiony. Wiem, że jesteś wściekły z powodu Gideona, ale posłuchaj. Nie mogę uwierzyć, że przeprowadziłeś łowcę magów! To przecież wróg! Sam kiedyś byłem łowcą magów. On nie jest taki jak ty! Ty byłeś tylko dzieckiem! On pomagał krzywdzić magów jeszcze w ubiegłym tygodniu! Ja też wtedy to robiłem. Naprawdę przez jakiś czas w to wierzyłem. Odbierają cię rodzinie, okłamują. Jak ciągle słyszysz kłamstwa, stają się dla ciebie prawdą. Ale ludzie tacy jak on porwali mnie i mojego brata! Na bogów, nienawidzę ich! Rozumiem to. Ja też nienawidzę łowców magów. Ale w tej chwili musimy przyjmować tych, co dezerterują. Ludzi, którzy mogą zapewnić nam przewagę. Potrzebną do zwycięstwa. To właśnie chce zrobić Gideon. Nie wiem. Daj mu trochę czasu, by dowiódł swoich intencji. Tylko o to proszę. Okej. Dobra, to tak... Jest tak, patrzę, czy na przykład u Lorna coś się zmienia, nie? Ale niestety... O, ale patrzę, jest tutaj... Tu widzę, jest Lorn i chyba Elara, tak mi się wydaje. Będą mieli swoją kwaterkę.
Dobra, zaklęcie, dorzućmy sobie kolejne. Dobra, mam powietrze, piorun, mistyczność i ewentualnie mogę sobie wziąć naturę. Tylko czy ja chcę to, czy ja chcę to? Bo to jest fajne, bo to bije na obszarze. No ale to na przykład ma takiego, powiedzmy, auto-aima i leci praktycznie samo do celu. Dobra, weźmy sobie to na razie. No tu niestety... Nie chciałem głaskać pieseła. To jest dalej niestety nieroztegowane. Tu... Oj. Dlaczego akurat Tysla? Dlaczego nie mógł ratować żadnego z nas? Ale teraz o co ci chodzi? Bo nie rozumiem zbytnio. Tam jak ktoś żongluje, patrzcie to. Chyba z powodu magii wiatru. Niezłe. Tutaj właśnie Garen. Bujące. Tutaj ten walczy tak o. Ten też. Ta, nie wiem, trenuje chyba osłonę. Ale ten, kurde, z tym mieczem, to mnie ciekawi. Czy to jest jakby miecz zaklęty dzięki jego mocom, czy... Tak osę po prostu zrobili. Żeby to jakoś wyglądało. Dobra, kryjówka to wiadomo, mogę sobie czeknąć po kolei jak to wygląda, no ale wiadomo. Lord ma 5, Nia ma 7, Oberon ma 5, ta ma 2, ten nie ma jeszcze nikogo. No ale co jak co? Stanowisko Gideona! Proszę, proszę, a to ciekawe. Co takiego Gideon będzie mógł nam dać? Ale właśnie, patrzcie, tu jest za 5. Też? O, a nie, dobra, też za 5, dobra. Przez chwilę mi skoczyło na 10, ale nie, to mi się coś pokiczkało. O, patrzcie, Jobs nie o Gideonie, tylko o Yordlach. Jobs, wspomniałeś, że magia Yordli jest inna od magii ludzkich magów. W jaki sposób się różni? Rzadko widzę, byś używała swoich mocy. Moja magia smakuje inaczej. Widzisz, my Yordle nie pochodzimy stąd. Jesteście z innego kraju? Raczej z innego świata. Jeszcze to samo powiedziała, nie wierzę. Okej. Raczej z innego świata? Nazywa się Battle City. Yordle używają swojej magii, by podróżować tam i z powrotem. Znaczy... Blisko, w sensie Bundle City to nie jest inny świat. Bundle City to jest miasto Yordli w innym świecie, a konkretniej mówiąc w świecie duchowym. Ale nie byłam tam od wieków. Cała ta magia portali nigdy nie szła mi zbyt dobrze. Zresztą i tak uważam, że śmiertelnicy są ciekawsi. Czyli wasza magia polega na podróżowaniu między światami? Między innymi? Chociaż wiadomo, nie każdy Yord... Nie każda magia jest taka sama, nie? Yord też pewnie ma jakieś swoje takie bardziej bojowe zaklęcia czy umiejętności, tylko po prostu jeszcze nie eksponują. Chociaż myślę, że akurat Poppy no dość sporo tej właśnie bojowej magii Yordli wykorzystuje. Chyba, że to jest tylko i wyłącznie zasługa tego młota, który dzierży, ale kto wie. Znaczy dobra, na pewno ta jej szarża to jest... dzięki magii Yordli, ale to uderzenie w ziemię i chwilę wybuch, to nie wiem, czy to jest dzięki młotowi, czy właśnie dzięki magii Yordli. Chyba tak. Jak powiedziałam, nie jestem znawczynią. Nie trzymam z tymi gośćmi. W każdym razie, życie tutaj jest tak pełne wrażeń, że czasem nawet zapomniałam o swoim świecie. Cieszę się, że lubisz nasze towarzystwo. No, miło, miło. Dobra, tutaj... Ogarnamy w przyszłym odcinku. Dobra, ktoś jeszcze do pogadania? No, Gideon, ale to wiadomo. Tak trzeba zrobić, ale właśnie co on takiego może mi dać? Miraż Bożka. Okej, czyli mogę powtórzyć misję. O, proszę. Zobaczmy, tutaj co, ominąłem... Jednego srebrnego skrzydłego i jeden dokument. To jeden dokument, tu srebrne skrzydły, tu wszystko. Tutaj też gdzieś mi srebrne skrzydło uciekł. Tutaj potrzebuję więcej rekrutów. Tutaj też. Okej, dobra.
Dobra, no myślę, że będę to powtarzał, ale mówię, to raczej poza nagraniem. Bo raczej nie chcecie tego oglądać. Okej, łowcy magów, na początek. Ci magowie mają wszelkie prawo mnie podejrzewać. Wciąż jestem dla nich wrogiem. Ej, ty, on nie ma jednej ręki? O kurde. Wielu magów przybyło tu z więzienia. Zapewne raz rzucają na ciebie okiem i uznają za jednego ze swoich dawnych strażników. Chciałem odejść stamtąd wcześniej, naprawdę, ale uniemożliwili mi to. Witaj w klubie ex-łowców magów. Powiedz mi, jak się wpakowałeś w to bagno? Przypuszczam, że tak samo jak większość. Dorastałem w przekonaniu, że łowcy są najdzielniejszymi ludźmi w całej Demacji. Łowcy magów to są chyba, kurwa, ostatni ludzie, których bym nazwał najdzielniejszymi w całej Demacji. Najdzielniejsi w całej Demacji to są członkowie Nieustraszonej Gwardii. Gdy do nich dołączałem, sądziłem, że postępuję słusznie, że dbam o bezpieczeństwo Demacji. Musiałem ujrzeć sprawy z drugiej strony, by dostrzec, jak się myliłem. Uwierzysz, że byłem jednym z nich? Z ich dzieci żołnierzy? Rodzice przekonali mnie, bym wstąpił do łowców. Tak jak ty, myślałem, że pomagam ludziom, aż dowiedziałem się o więzieniach dla magów. To straszne miejsca, choć nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest być po drugiej stronie krat. Niektórzy ludzie tutaj wiedzą, jak to jest. I dlatego ciężko im ci zaufać. Wiem, ale udowodnię im, że na dobre opuściłem szeregi łowców magów. Wspomniałeś, że chcesz uwolnić swojego męża. Czy on jest magiem? No, głupie pytanie, przecież ci powiedział, jak cię uwalniał, że jest. Tak, to właśnie Benjiro pokazał mi, z czym zmagają się magowie. Pojąłem, jak go przerażali. To znaczy, przerażaliśmy. Chciałem od nich odejść, ale zawarłem układ, by chronić Benjira. Przyrzekłem swoim zwierzchnikom, że zostanę. Niech zgadnę, ty dotrzymałeś obietnicy, ale łowcy nie bardzo. Dokładnie tak. Więc poprzysiągłem, że ucieknę i uratuję, kogo zdołam. Okazało się, że uratowałem ciebie. Miałem szczęście. Gdy pomyślę, że Benjiro drży z zimna w jakiejś ciemnej celi, to chce mi się... Uwolnimy go kiedyś, Gideonie. Masz moje słowo. Obyśmy tylko po trupa nie przyszli, co nie? Bo to byłoby trochę lipa. Ale patrzcie, w sumie, jak to wygląda? Miraż Bożka, nie? Ale on nie jest magiem, no to jakim cudem on przez ten miraż jest w stanie nam umożliwić powtórzenie misji? Wiadomo, gameplayowo to po prostu, mamy powtórkę z misji, ale jak to lorowo wytłumaczyć? Mogę wziąć w tej misji? Czarodziejka mistyczna twierdzi, że wie, jak zwerbować najsilniejszych magów w Wisterii. Czy pozwoli, że się udać? No oczywiście, leć! Okej, skarbnica i kolejna siedziba, jeszcze kolejne laboratorium. Dobra, skarbnicę sobie odpuścimy na razie. Zasadzka i zasadzka, dobra. Tutaj piorun i... piorun i to. Kurde, no to może wypadałoby to sobie odpuścić na razie. No bo... ja rozumiem, właśnie, nie wiem, czy te misje zostają, czy nie. Więc dobra, może tak. Tutaj piorun i natura, no to weźmiemy sobie, myślę, tak. Na pewno weźmiemy sobie Oberon. Czy ja chcę wziąć piorun? No piorun na piorun jest bez sensu, nie? Znaczy, chociaż w sumie tak, no. Mogę wziąć sobie gościa, ale będę po prostu walił innymi zaklęciami, nie? Dobra, to zasadzka. Tutaj niech idzie Lorn. Tu niech idzie Nia. No a tutaj ze mną idzie Oberon i Dukart. Dobra, czyli grad kopnięć. Dociągnięcie lekki, ciężki, a tutaj dwa ciężkie i lekki. Dobra. Zajmijmy się tym w takim razie. Jak idą poszukiwania innych laboratoriów czarotwórstwa? Nasi zwiadowcy sądzą, że znaleźli kolejną placówkę w Ifilgainie. To laboratorium regularnie otrzymuje duże dostawy petrocytu. W
W takim razie łowcy magów muszą pracować tam nad czymś ważnym. Sprawdźcie to laboratorium i zniszczcie wszystko, co tam znajdziecie. To moja specjalność. No, z tą specjalnością do demolki ciężko się nie zgodzić. Kurde, nie wczytałem się w to, no ale dobra, coś tam, że na szybko co przeczytałem, no to, że otrzymujemy tutaj duże dostawy petrucytu i musimy sprawdzić, co takiego się tu dzieje i rozpieprzyć właśnie wszystko na kawałki z tych takich rzeczy pierdołowatych. Raz, dwa. Nice. Ciekawe, jak skuteczne to jest na innych wrogów. Mówi, że jest chyba healer, ale nie jest, tylko ten. Jest tylko to, co ich healuje. Dziękować. O, okej. Okay. Sądziłem, że to tak zadziała. A to jest mag powietrza w ogóle! No ale to już było. Dobra, lecimy dalej. I to jest na przykład to, że mógłbym na przykład teraz właśnie, gdybym nie użył kapliczki, mógłbym się cofnąć do kapliczki i zgarnąć sobie to. A nie, no tak, przez laboratorium tutaj dostaję, przy każdym nowym zaklęciu dostaję tego. Dostaję... Kurde. No, odnowienie po prostu wszystkiego właśnie, kiedy używam tych zagranych zaklęcia. Zobaczmy, przywrócenie many czy życia? Nie, wolę życie. Dobra, i weźmy to sobie zamiast... No, zamiast tego. Będzie. Choć mówię, no akurat to jest jeden z tych czarów, które mnie jakoś mega nie przekonują. Bo tak, no, zostawiam ślad za sobą, ale co i po tym śladzie, jak rzadko ktoś to wchodzi. Z tej strony trzeba iść, tu potrzebuję klucza. Dobra, szukajmy w takim razie. Może jeszcze dwa te gówna, nie wierzę. To jest najlepsze, jak można wykorzystać właśnie to zaklęcie. Kurde, mogę mu zajomać te magi, byłoby lepiej. Coś na tego. Come on, zaś to! Ej, nie, nie chcę typa. No! A dobra, użyjmy trybu nieskrępowanego. Ładnie! Kurde, nie chciałem zostawić tego śladu.
Ale fajne jest to, że widzę to błogosławieństwo śmierci działa niezależnie od tego, czy ja już zabiję tym zaklęciem, czy zabiję tak po prostu. To jest spoko akurat. Dobra, to muszę zajumać to, więc użyję tego tak po prostu. Wodki też mogę użyć. I tu razie czego szybki powrót. O i co, ich srebrne skrzydły. Miło. Dlatego ten akurat nie jest jakoś mega schowany, trzeba być szczery. Dobra, przejście otwarte. No i lecimy. Okej, okay, schodzimy niżej, czyli będzie znowu możliwość nowych zaklęć. Okej, okay, mamy te błyskawice. I tutaj. Dobra, zobaczmy, przywołuję błyskawice. Dobra, nie wiadomo, jak działają te zaklęcia, ale tutaj wzmocnienie zdrowia albo pitna wodę. Po zabójstwie wroga pociskiem zaklęcie jest rzucone podobnie w czterech przeciwnych kierunkach. Ej, to jest dobre. Dobra, to weźmy zamiast tego pulsu mistycznego. Bo więcej zdrowia aż tak nie potrzebuję, nie? Jakoś dobrze mi się wokół tego mojego aktualnego operuje. Okej, okay, jeden klucz i drugi klucz. Wygląda na mapie. No, intrygująco. No i tutaj mamy klucz lodowy. I tu będzie, tu jest powrót, widzę. Czyli teraz tak, tutaj dajemy klucz lodowy. Albo niebieski, jeden chuj. Tu idziemy, dołem pójdziemy ten, i tak dalej, a potem wracamy z kluczem mistycznym. To a propos pulsu, no to akurat go mamy właśnie za darmo. I czekaj, właśnie. Raz, dwa. Raz, dwa. O właśnie. Au. No i pyk, zwaszotowany od razu ten jeden. Raz, dwa. Nie? Raz, dwa. Dobra. Cyk, cyk, cyk. No i pięknie. Nie, ale powiedzcie mi, jakim cudem nikt tych eksperymentów jeszcze kurwa nie przerobił. To jest jakiś kurwa żart. Tak, żeby jeszcze mieć równą liczbę, to bym sobie jeszcze jeden zniszczył. Dobra. Cyk, 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 cyk. Już olać. Mamy. Wow, aż trzy leczące i dwóch tych skaczących z piorunami. Kurde, musiał, no kurwa musiał. Dobra, moment, moment. Proszę, od ciebie, tu. Od ciebie, tu. Dobra, i teraz bym to wytestował. Niekoniecznie na nim. Okej, w taki sposób to wygląda. Dobra, być. Zaś ten błąd, że nie zgarnąłem sobie za typa magii i leczenia. Drobnego, ale... Lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Tak, teraz zgarniamy skrzynkę. Cofamy się. No i teraz tylko... Tutaj klucz. No dobra, i teraz powinno być kolejne przejście do kolejnego zaklęcia, więc... Powinienem mieć teraz też na spokojnie leczenie i odnowienie potek. Gracja. Okej, okay, mistyczny puls, albo tutaj. Magiczne zwiększone, albo potem obrażenia w zwarciu są zwiększone przez ograniczone. Efekt jest odświeżony po zabiciu kolejnego wroga. Ej, to jest też fajne. Dobra, weź się zamiast tego. Ogólnie ten puls nie jest jakiś taki mega zły, ale chujowo mi się go używa, nie? Coś to głównie przez to, że to działa jak działa, nie? Okej.
Pyk, skrzyneczka. Chyba droższa skrzyneczka. No! Nie wierzę po prostu. Ej, nie powiedzcie mi, że to już jest koniec. Znaczy, że to jest... Tak! Aha, okej. To poszło szybko. Błogosławieństwo śmierci 4. Kurde, to jest naprawdę niezła rzecz. Albo kamienne prawo. Koszt many zakręca jest zmniejszony o 1 punkt. Nie, wolę to. I zamiast tego sobie wezmę. Jak mówię, wolę już mieć... Wolę mieć lepsze zaklęcia niż tamto jedno. Tutaj plus 2. I schodzimy. Okej, okay, zaś pewnie idziemy do tego kolosa wielkiego. Z petrucytu. Mam tylko szczerą nadzieję, że nie będzie polegał na przykład naturze. Że tylko na naturze nie będzie polegał. I nie, wróć tylko na powietrzu, bo na powietrzu akurat mam mało rzeczy. Zanim się zajmę wami, to się muszę zająć właśnie tymi wieżyczkami. Ja pierdolę, gro! Współpracuj ze mną. O nie! Pierun, pierun mi dajcie, pierun! Potrzebuję pierunów. Znaczki, dobra, mam tryb skrępowany, ale wolę go sobie stawić na później. Nik, cyk, cyk. I co jest? Czemu tak zastałem życie? To był opóźniony wybuch od tego jednego, czy mi tak zastało to jedno zabranie magii? Trochę nie chcę mi się wierzyć, że to było tylko z tego. No oczywiście, że jest ich więcej. Czemu by nie? To będzie skrępowany może? Ej, co jest? Czemu spadłem? Dobra, YOLO. Akurat padł. Wszyscy? Wszyscy, okej, okay, czyli idealnie wykorzystany trybnie skrępowany. To akurat super. Dobra, teraz byłoby fajnie dostać leczonko, nie powiem. Dobra, niszczymy zaklęcia, czyli... Okej, okay, czyli idziemy teraz do tego poziomu. Spoko. Doberon. Ten. Dukarda, pięknie, czyli już większe obrażenia od błyskawic, to mi się podoba. Czy to może zniszczyć? Nie, niestety nie. Szkoda. Ten. Też do Oberon. A ten?
Zadukarda, ej, bueno, to mi się podoba i to bardzo. Tutaj jakaś wielka rękawica, czy rękawica. Ręka właściwie, nie rękawica. Eldred nie produkował żołnierzy. Budował wielką maszynę do zabijania magów. Teraz żaden mag nie musi się tego obawiać. What? Ej, czekaj, ale co myśmy teraz zrobili? Przeciążyliśmy Petrucyt, czy co? Tak to wyglądało. Chyba, że Dukardy dostał 3, nie? Bo to był zajebista. Teraz mieć drugi level. No, ale trudno się mówi. Dobra, zakładam, że właśnie te ponowne właśnie u tego... Dobra, Czyli do tego właśnie łowcy magów potrzebują wiedzy Duranda? Eldred buduje kolejnego kolosa. Takiego, który służy tylko łowcom. Durand stworzył pierwszego kolosa, Galion, do obrony stolicy, ale maszyna nie krzywdziła nikogo, kto nie stanowił poważnego zagrożenia. To może mieć opłakane skutki dla naszego powstania. To jeszcze nie wszystko. Łowca magów, którego dzienniki znalazłem, twierdzi, że ich kolos przestał słuchać swoich twórców. Gdyby reszta rodziny Duranda lepiej strzegła jego dorobku, nie bylibyśmy w tej sytuacji. Przeklinam krew, która łączy mnie z tymi ludźmi. Jesteś również potomkiem człowieka, który stworzył Galio. Uważnie strzegłam nabytej wiedzy. W niepowołanych rękach odkrycia mojego przodka są szalenie niebezpieczne. Ale reszta mojej rodziny nie podziela tego zdania. Dziedzictwo to skomplikowana sprawa. Przynajmniej zniszczyłeś już część tego potwora. Dobra robota, Sylas. No tak to jest, kurde. O! Hej, Sylas, zobacz! Rekordzi ulepszyli koszary! W jakim sensie? W sensie o to chodzi? O ten upgrade twojego stanowiska? No bo jeśli tak, no to to już znam od poprzedniego odcinka. Okej, okay, i dostała... Jednego typa sobie chyba zwerbowała, tak myślę. Bo miała chyba dwóch. Tutaj, 105 łupów, a od niego 76. No spoko. Dobra, no, odcinek jest akurat na pół godziny, no to myślę, nie będziemy lecieli dalej z tym. Nie będziemy lecieli dalej, jeśli chodzi o... o kolejną porcję wpierdolu dla łowców magów, jeszcze. Okej. Okay. Co ja mogę u Kary kupić? Boże, zaś! Co jest z tym? Nie, Boże, nie gadka, typ skrępowany właśnie. Zobaczmy, tutaj... Leczę się, oj tak, poproszę. Tak. Chociaż powiem wam, że to jest trochę głupie, nie? Bo jakby patrzcie, ja kupię jedną zdolność i od razu mogę iść dalej. Przecież to powinno być zablokowane, dopóki właśnie wszystkich tych trzech nie zgarnę. Nie powiem, mi to teraz służy, bo mogę od razu się teraz leczyć dzięki temu trybowi nieskrępowanemu. No ale sam fakt tego, że kurde... Popatrzcie, mamy te trzy linki do tej zdolności. No to dopóki wszystkie trzy nie zostaną wykupione, no to nie powinno być dostępne wtedy. Tutaj szybsze zapełnienie się paska. No kurde, i teraz jestem naprawdę rozbity, bo wziąłbym tę obronę, ale no ta szybsze zapełnienie się paska jest naprawdę super. Tutaj ile? 1200 łącznie potrzebuję, żeby to od razu ulepszyć. Myślę, że jakbym powtórzył jakąś misję, no to na spokojnie bym tyle nazbierał. Może nawet więcej. No ale to dopiero poza nagraniem. Ale myślę, że jako już teraz zrobiliśmy całą misję i to zajęło plus intro, no teraz powinniśmy mieć około 35 minut i 20 sekund, może 30. Tak więc myślę, że to jest idealny moment, aby się pożegnać. Załatwiliśmy całą jedną misję poboczną. No i została nam tylko jedna misja fabularna. Jedna misja fabularna, no i te cykliczne zadania, które się czasami pokazują, czyli w tym przypadku właśnie jedno zadanie zasadzki. Tutaj wrogowie są od powietrza i od lodu,
Czyli będę, czyli raczej wezmę sobie kogoś z... Czy wezmę sobie nie i kogoś jeszcze. Myślę, że Oberona, czy Boże Oberona, Dicarda, ale patrzcie, mam pięciu, czyli brakuje mi jeszcze maga, który właśnie boostuje mi obrażenia od natury. Bo jest właśnie sześć tych właśnie powiedzmy szkół magii. Lód, ogień, powietrze, mistycyzm, burza, czy tam elektryczność, no i właśnie natura. Natury jeszcze nie mam, więc zakładam, że albo tu, albo w którejś z misji fabularnych, bo głównie fabularnie dostajemy tych kolejnych wygnańców, dostańmy właśnie te tego rekruta. I nie powiem, troszkę na to liczę. O, tu! Dobra, tutaj wreszcie to odpegowali. I jak mamy bonus? No, tylko 80 zasobów niestety, no ale lepszy ryc niż nic, prawda? Okej. Okay. Tu jakaś dupna skrzynia? Co jest? Gdzie jest ta skrzynia? Aha, to jest chyba tutaj taki jakby nasz skarbiec, powiedzmy. Tak myślę przynajmniej, no bo to jest właśnie tutaj zaraz obok, ale ja tutaj nie mogę wejść. Na górę też nie wejdę, więc... Tak by to wyglądało. Okej, okay, teraz będziemy dostaw... O, a nie, dobra, czyli on tego za fabułę mi daje. Zasoby. No dobra. Pogadane, ogarnięte, tak więc... Ja spróbuję sobie powtórzyć jakąś misję fabularną właśnie u Gideona. Spróbuję sobie zgarnąć resztę rzeczy. No a potem na kolejny odcinek przywitam się z wami i być może właśnie ulepszymy jeszcze bardziej naszego kochanego, wyzwolonego Skydan. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mage Seekera. Wróć w Mage Seeker, a w Łowce Magów. Cześć!